Dzień dobry, witajcie w ten poranek i posłuchajcie dwóch fragmentów biblijnych na dzisiaj. Pan jest prawdziwym Bogiem. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. Odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, a objawiłeś je prostaczkom. Drodzy, ten fragment przede wszystkim ze Starego Testamentu odsłania przed nami dzisiaj taki obraz Boga żywego i wiecznego. Ja bym chciał, żebyśmy się zastanowili w takich trzech punktach, co to dla nas znaczy. Po pierwsze, jest on takim gorąco reagującym na wszystko, co dzieje się na ziemi. To nie jest tak, że on się tylko na to wszystko przygląda i nie reaguje. On odczuwa. On jest blisko tych, którzy cierpią. On przecież jest sędzią, który obiecał, że będzie sądził świat sprawiedliwie. On jest również blisko moich i Twoich problemów. On nie jest gdzieś tam wysoko w niebie i niedostępny na ziemi. Nie, On jest Bogiem wśród nas, dzisiaj, tutaj. Po drugie, to posiada On, jeśli wyobrazimy sobie Go w postaci Jezusa Chrystusa, to posiada On bardzo bogate życie emocjonalne i intelektualne i duchowe. To znaczy, że jest bardzo podobny do nas właśnie w tej kwestii. To znaczy, że On doskonale rozumie mnie i Ciebie i można przez to na Nim polegać. I po trzecie, popatrzcie się za mną, dzisiaj jest taki czarny ołtarz, ponieważ będziemy mieli pogrzeb. I tak to właśnie jest, że taki ołtarz jest takim kontrastem do tego, co dzisiaj czytamy, ponieważ Bóg jest tym, który nie umiera. On jest tym, który charakteryzuje się wiecznością i powiedział, że każdy, kto w Niego wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. I myślę, że to jest taka główna myśl tego fragmentu, że dzięki temu, że On żyje, to również życiem obdarował po pierwsze i obdaruje każdego człowieka wierzącego. To jest niesamowite, słuchajcie. Nasz Bóg jest Bogiem żywym i Bogiem wiecznym. Pomódlmy się do Niego. Panie Boże nasz, Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to, że Ty nas rozumiesz. Jesteś blisko, jesteś wśród nas. Dlatego powierzamy Ci wszystkie nasze troski, nasze problemy, to, co dzisiaj będziemy przeżywali. Bądź z nami. Bądź tym, który tak gorąco ingeruje i kocha człowieka. Prosimy Cię, Panie Boże, o takie doświadczenie tego, że Ty jesteś życiem, jesteś nadzieją, jesteś wiecznością. Bądź z nami, bądź z naszymi domami, rodzinami, na każdej naszej drodze. Powierzamy się w Twoje ręce na ten dzień. Błogosław nas i prowadź. Błogosław swój Kościół i wszystkich ludzi wierzących. Docieraj do zagubionych. Niech ten dzień będzie błogosławiony ku Twojej chwale. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia. A ja żegnam się z Wami przepięknym obrazem ołtarza z białej. Do zobaczenia. Dobrego dnia.